Do ogarnięcia są tylko i wyłącznie 4 namioty, ale gdy wszystkie zaczynają grasować jednocześnie, możecie spodziewać się najgorszego. Czy Tommy Junior da radę? On musi dać radę! Juniorski, ty już nie być taki do przodu, bo cię nie dogonimy, lol, pajacu. No i dziękuję ci bardzo serdecznie, Natasza, Nick oraz Olek 3350 za te 3 piękne fanarty. Jesteście po prostu mega, pozdrawiam! No, siemanku, szanowanko, z tej strony Tommy! And welcome back to Baby's Nightmare Circus! Dokładnie, pogramy sobie dzisiaj we FNAF produkcję od Miklasa. Gra jest dosyć potężna, gra jest dosyć mega, podpowiedzieliście mi też pod ostatnim filmikiem, abym grał jedną minigrę i jedną główną grę. Oczywiście, szeryfy! I teraz tak, ja wiem, że wam się ta seria podoba, ale jeżeli chcecie, abym kontynuował dalej tą serię, wiecie, co macie zrobić. Napisać w komentarzu hashtag balerinki. Dobra, ja już tutaj dalej nie przedłużając, klikam od razu Bon Bon Rules. Zobaczymy, o co teraz tutaj chodzi. Nie wiem przypadkiem, czy... Nie, to jednak jest coś innego. Bon Bon has different rules than Mini Reina. Okej, dobra, czyli Bon Bon ma inne reguły niż Mini Reina. If he's on the left, hold your light on. Czyli na odwrót. Jeżeli jest po lewej stronie, ma być światło zaświecone. If he's on the right, flash your light. Jeżeli jest po prawej, musisz mrugać. O kurde. And if he's in the middle, keep your light off. Jeżeli jest na środku, to nie możesz niczym świecić. Do not use your flash light if he's not there. Nie używaj światła, jeżeli go tam nie ma. Dobra, czyli po lewej stronie ma być zaświecone. Lewa strona zaświecone, prawa strona mruga. 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 Już zapomniałem, co miałem robić. Lewa zaświecone, prawa mruga. Oczywiście zawsze tak jest, że jak... Dobra, czekajcie. Lewa zaświecone, prawa mruga. Ciekawe, jak on będzie wyglądał. Trochę inaczej pewnie niż Mini Reina. Oczywiście mamy 240 sekund, by to przejść. Lewa strona świeci, prawa mruga. Lewa strona świeci, prawa mruga. Jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma. I to jest tym razem to jest on. Lewa strona świeci, prawa mruga. Nie ma go w ogóle. Lewa strona świeci, okej, to on wygląda jak Bonnie. On wygląda jak Bonnie, to i oto pierdziele, jakie to jest śmieszne w ogóle, że gość już się aż tak wzoruje na FNAFie, no ale trudno, żeby nie, dobra. Dobra, lewa strona świeci, prawa strona mruga. Te minigry są dosyć proste, muszę wam powiedzieć, albo raczej nie mówię tego słowa, że jest proste, ponieważ za chwilę coś się stanie. Ja oczywiście tego nie przejdę, dobra. Lewa strona świeci, dobra, jest teraz po lewej stronie, także wydaje mi się, że teraz albo się pojawi po prawej stronie, albo będzie na środku, dlatego też uważajcie na jakiegoś tam mini jumpscare'a, ponieważ sami dobrze wiecie, że ja jestem jumpscare mistrz, tak, tak, to jestem właśnie ja. Prawa strona mruga, okej, dobra, dobra, przeszliśmy to na spokojnie, prawa strona mruga i teraz pewnie wyskoczy jeszcze też dwa razy. Dobra, jest po prawej stronie. Jak on śmiesznie wygląda, on jest taki Bonnie, ale taki nie Bonnie, taka podróba z Boniego. Taka made in China, takie coś z Chin, można by powiedzieć, ty. Dobra, on jest na środku. Dobra, poszedł sobie. Lewa strona świeci, prawda? Lewa... Jak on już blisko mnie był? Nic nie rób. Dobra, poszedł sobie. Lewa strona świeci, prawa mruga. Na środku, jest na środku, nie mogę nic zrobić, ale ja nie... Ja nie chcę, żeby on się zdenerwował. Dobra. Lewa strona świeci. A prawa mruga, jaki on jest dziwny w ogóle, nie? Nie ma go. Lewa strona świeci! Prawa strona mruga, pamiętacie, nawet jak on podejdzie do mnie bliżej, 30 sekund. Jest na środku. Jeszcze jest? Dobra, poszedł sobie. Jeszcze coś... A prawa, mam rukać, dobra. Dobra. To przejdziemy.
Dobra, on jeszcze, ja słyszałem, że już pomału podchodził, ale na szczęście 240 sekund minęło. Ciekawe, dostaniemy pewnie jakiegoś Bonnie. Congrats, you got Bonbon Doll. Dobra, on się nie nazywa Bonnie, tylko Bonbon Doll. Dobra, sami chcieliście, żebym sobie grał tutaj właśnie w te śmieszne gierki, ale teraz tak. Przechodzimy do Hard Way. I nie wiem, ile razy będę w to musiał razy grać. Ile razy w to razy będę musiał grać? Powtórzenie wyrazu? Ale wydaje mi się, no chciałbym to przejść za pierwszym razem, ale... Może być troszeczkę kiepsko, muszę wam powiedzieć, bo... Ta druga noc już mnie po prostu załamała. A ta pierwsza może być jeszcze gorsza. Ja nie wiem, jak ja sobie tutaj te palce mam ustawić. Dobra, idziemy sobie tutaj szybko zobaczyć, co się dzieje u tych naszych mini bidi bidi. Dobra, tutaj na razie nikogo nie ma. O nie, ja muszę przecież tutaj jeszcze tam... Ja zapomniałem o tej balerinie i o tym, że musimy napędzać to wszystko w ogóle. Napędzać bimbra, ale idę tutaj po prostu im pokazać, że my sobie tutaj jesteśmy, żeby te nasze animatroniki wiedziały, że my tutaj właśnie jesteśmy. Dobra, coś mi się wydaje, że tu już będzie... O. Dobra, na maksa napędzone, na maksa napędzone. Mówiliście mi też, podpowiadaliście mi w komentarzach, że jeżeli pójdę do tych... Troje... Balerina! Balerina! Jak to by szybko teraz ucieka, nie? Czekajcie. Zobaczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz. Nie wiem, jak to zmierzyć ten czas, no. Nie wiem, jak to zmierzyć ten czas, ale nieważne. Najważniejsze jest to, że po prostu mamy teraz wszystko na maksa. Ja sobie teraz pójdę może tutaj do tego. Zobaczyć, ile tutaj musimy napędzić. No, dwa znikły. Muszę wam powiedzieć, że to minęły minuta i muszę napędzić już dwa razy, także to będzie dosyć ciężkie. Ja idę szybko zobaczyć, co one sobie tam robią. Zobaczymy sobie, jak tutaj wygląda u tej... Ona już tutaj była, ona tańczy dla mnie, już bardzo chciała dla mnie tańczyć, ale na szczęście się nie udało. O, one tutaj sobie stoją w ogóle cały czas, na szczęście mi tutaj jeszcze nic nie mruga. W ogóle podpowiedzieliście mi ostatnio... Idziemy do baleriny. Podpowiedzieliście mi ostatnio, pod ostatnim... O, balerina, 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 nie, bez kitu. Ostatnio mi podpowiedzieliście, żebym, jak się ten obraz tak sobie skacze i oni tak... blisko mnie podchodzą, to muszę później wejść jeszcze raz do namiotu, to one się tak jakby troszeczkę odsuną. Dobra, idziemy sobie napędzić tutaj, ale nie wiem czy na maksa, nie wiem czy na maksa, nie wiem czy na maksa. No jeszcze nie mam tutaj żadnego flickering, dlatego też napędzimy sobie tutaj na maksa, póki jeszcze mamy czas, bo sami... Dobra, widzicie, już się robi pomału flickering, dlatego już tutaj czym prędzej wchodzę tutaj do tego pomieszczenia, Dobra, uspokoiliśmy je troszeczkę, idziemy teraz tutaj do tej naszej pięknej łonej. No nie muszę wchodzić teraz w sumie do tego namiotu, dobra. Dobra, to był jeden z jumpscare'ów takich mega, który mnie naprawdę mega przestraszył. Chyba, że zrobimy coś takiego, że patrzcie, ja może się odwrócę od razu tutaj. Tutaj, pójdziemy sobie do baleriny i będziemy sobie po prostu na nią, ale one muszą po prostu wiedzieć, że my cały czas tam przychodzimy, no. Ja nie mogę cały czas się patrzeć na balerinę i cały czas ją tutaj podświetlać, bo to po prostu nie ma sensu, no. Jest 12 w nocy. Jest 12 w nocy, może tak do... To jest bez sensu, bo jeżeli ja nie będę kontrolował innych namiotów, to one po prostu mnie złapią, tak czy siak. Tak czy siak mnie złapią. Ale poczekamy sobie chwileczkę, zobaczymy, co się stanie. Do pierwszej poczekamy. I od razu zobaczymy, ile w godzinę mi uciekło kresek przy tym pajacu, co musimy napędzać, tą muzyczkę. Tutaj chyba się w ogóle teraz godzina nie rusza. Wydaje mi się, że teraz się godzina w ogóle nie rusza, jak ja cały czas patrzę na balerinę. Bo zobaczcie, jest cały czas 12. Cały czas. Wow, no muszę wam powiedzieć, no... Nie wiem, jak to sprecyzować teraz dokładnie, ale jest pierwsza. Powiedzmy, że na godzinę mi uciekają trzy kreski. No, no co jest gra? No, przesuwa się teraz tutaj. Ta już pewnie tutaj się będzie patrzała, nie? Na bank. Widzicie? Widzicie? Ona już tutaj była. Ona już teraz bardzo szybko podchodzi. Już o godzinie pierwszej godzinie potrafi zaatakować. O pierwszej w nocy. Także ja sobie poświęcę teraz tutaj na nie, żeby one się troszeczkę cofnęły. Żeby one tutaj za szybko do mnie nie podchodziły, nie podłaziły, chciałem już powiedzieć. Idziemy zobaczyć, co ona tutaj robi. O, widzieliście? Znowu tutaj była! Jeszcze raz podejdę do niej. Może ona nie ucieka? Jeszcze, znowu po raz kolejny tutaj była, jakim cudem? Ej, bo ja muszę iść pomału do baleriny,
Ona się w ogóle tego nie boi, ona przecież za chwilę tutaj wyjdzie. Ej, tu jest... Jakim cudem balerina wyszła z namiotu? Ja się bardziej tego spodziewałem, że ona będzie cały czas na mnie czekać. Jeżeli ja o nią zaniedbam, to ona dopiero wtedy w namiocie wskoczy. Czyli jednak ta gra... Coś mi do oka weszła, kurde. Czyli jednak ta gra wymaga ode mnie, żebym ja cały czas chodził po tych namiotach. I no nie wiem, czy to... Nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem jak to sprecyzować, czy może... No po prostu zaglądać, żeby on... Ja wiem, że to mówiłem podczas ostatniego odcinka, że one po prostu muszą wiedzieć, że my tutaj jesteśmy, że my je tutaj podświetlamy, że my je tutaj odwiedzamy. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj, idziemy do baleriny teraz zobaczyć, oczywiście tutaj zadowolić, nie? Masakra, muszę wam powiedzieć. Zobaczcie, to bardzo szybko ucieka, balerina chyba szybciej ucieka niż ten tutaj obsrany klaun, niż ten obsrany klaun tutaj, bo zobaczcie, jest... Ja ledwo co zacząłem grę, a już mi tutaj dwa paski... Nie, no w sumie wychodzi na to samo, dobra. W sumie wychodzi na to samo. Czyli ja będę w sumie chodził tak o 360 stopni. Zrobimy teraz taką taktykę, że chodzimy 360 stopni. Cały czas zaglądamy do jakiegoś z namiotów. Dobra. Jakby ona tutaj była, to ja bym nie zdążył uciec, bo nie kliknąłem w strzałkę. Ale dobra, nieważne. Nieważne. Trzy razy podbiegłem do tej laski tam, do tej śmiesznej. I wtedy balerina mi wyskoczyła. Ale ja tutaj nie mogłem niczego zrobić, ponieważ... Jakby to powiedzieć... Nie, to jak ja wejdę teraz do tamtego namiotu, to mi wyskoczy tamten animatronik, ponieważ oni mają mniej więcej te same zadowolenie. Oni mają mniej więcej to same zadowolenie. Ja nie mogę robić tak, żeby... O nie, dobra. Czyli balerina jednak. Dobra, zrobimy do tej kreski. Balerina się szybciej denerwuje. No, przełaź szybko tutaj. Tutaj szybko przełaź, bo ona tutaj już pewnie stoi, się patrzy i czeka. Nie, jednak nie. Czyli gra jest cały czas losowa. Ja idę teraz szybko tutaj do baleriny, ponieważ balerina już na bank będzie miała na czerwonym polu. Mówiłem, musimy ją zadowolić naprawdę. Ją trzeba zadowalać na maksa, nie? Dobra. Jesteśmy zadowoleni na maksa, albo raczej ona jest zadowolona na maksa. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, jeszcze tym bardziej jak ona jest bez stanika. To może naprawdę głupio zabrzmieć. Ale dobra, siedzimy tutaj. O nie, wyszedłem z namiotu i jeszcze... Nie, nie robi mi flickering. Dobra, czyli na razie jest okej. Ona tutaj już będzie też na bank stała. Patrzcie teraz to. Widzicie? Musimy szybko poświecić i uciekać. Idziemy teraz szybko tutaj napędzić, bo nie zdążymy, bez kitu, nie zdążymy. Później szybko do baleriny. Dobra, dotąd nakręcimy. Kurde, źle gram. Ja bardzo źle gram. Ja bardzo źle gram. Zadowolenie do 4. Balerina, proszę cię! Balerina! No! Wiedziałem! Dobra, one się troszeczkę odsunęły teraz. Czyli jednak ktoś... No nie! No nie, znowu robi flickering! Dobra, szybko do balory. Ja wiedziałem! Fuck! Wiedziałem! Szybko! No! Skąd się tu balora wzięła, ziomek? Tak, ja jestem spięty jak jakiś pies, nie? Dobra. Ja w ogóle nie chodzę do Bidibet, czy jak się tam nazywa.
Balora. Proszę cię, Balora, 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 Balora. Daj się jeszcze pooglądać. Szybko napędzić teraz tutaj. Czemu? O, fuck. Jezus Maria! Jezus Maria! Bo długo u niej nie byłem, nie? Dlatego ona, ta jędza mi wyskoczyła, ale ja zauważyłem, że do niej nie trzeba aż tak często chodzić, ale chociaż raz na chwilę musisz iść zajrzeć. Jezus, wiedziałem! No, mówiłem, no przecież, kuźwa mać, no! Mi się całe ręce trzęsą, nie? Bez kitu. Dobra, już mrugają. A ta tutaj, ona się odzywa, tak. Gdy ona jest, ona tak mówiła. Balora. Dobra. Idziemy napędzić teraz. Na maksa. Dobra. Balora, to jest strata czasu teraz, jednosekundowa, no.
Dobra. Dobra. Razem odstraszyliśmy. Dobra. Balora, szybko balora. Aż mi się całe ręce trzęsą, nie? Dobra. Szybko zajdziemy do tych szkrabów. Dobra. Teraz do tej tutaj. Dawaj ją. Dobra, nie ma jej. Na spokojnie, Tomek, na spokojnie. Fuck! Fuck! Balora. Clown. Jezus Maria, udało się. Udało się przejść trzeci poziom za 48 razem. Congratulations, you got golden baby head. O Boże, ludziska, mi tak ręce latają, naprawdę. Muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu mega. To jest po prostu mega. To jest mega skupienie, to musisz sobie w głowie liczyć mniej więcej sekundy. Za ile może się Balora skończyć, za ile się może Clown skończyć, ponieważ Clown trwa około 6 sekund, a Balora trwa około 4 sekund, no. I w zależności od tego, czy jak mruga, czy jak jest to już musisz iść do tego namiotu i ich tam uspokoić, bo one już pomału wychodzą. I ogarnij to wszystko. To są tylko 4 namioty, to są tylko 4 namioty. Ale Fun Times już nie przejdę, Fun Times już nie przejdę, nie? Dobra, w następnym odcinku będzie Bonnet Rules i Fun Times. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie, abym dalej nagrał tą grę, musicie aż koniecznie, naprawdę, napisać w komentarzach hashtag balerinki. Mam nadzieję, że ci się ta gierka spodobała, jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.